tutaj nowy kawałek ze Amsona sobie wyszedł, tak jakby nagle po prostu nigdy nic. A tutaj, proszę bardzo, na karcie na czasie się znajduje, dlatego oczywiście o nim wiemy, ale nie tylko, bo też dawaliście znać. Gdy zobaczyłeś w komentarzach, że ludzie chcą nowego ze Amsona, to pomyślałeś, wow, ale fajnie, czy raczej, o Jezu, znowu on. Wiesz co, pomyślałem, że fajnie, kiedy zobaczyłem, że jest Quest na miniaturze. Dopiero wtedy. No tak też można... Quest, wiecie co to jest Quest? W grach się Questy robi. No tak boomerzy mówią. Nie, chodzi oczywiście boomerzy o Questa wiedzą? Od Mety, czyli te gogle VR-owe. Tak, na thumbnailu. To powinno być na thumbnailu naszym też. Moglibyśmy mieć, bo też jesteśmy dumnymi posiadaczami sprzętu typu VR, ale... To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że tutaj The Amsony wyprodukował swój własny kawałek, który będzie na płycie. Jak zwykle. Tytułem Virtuos. No to zobaczymy. Zobaczymy, czy... Okay. 2 minuty, 4 sekundy. Marzyłem o płycie, gdzie każdy numer będzie prot z Amsonem. Pomyślałem, no dobrze, to zrobię to w moment, a to nie jest proste, bo w głowie mam chore ambicje. Bity są gorsze, bo chcę je zrobić samemu. Jest monotonia, w mojej głowie poligamia, a nie dążenie do celu. Co to ma być? Po to masz ręce i po to masz zmysł. Po to masz łeb ten, żeby być pretendentem, by zmienić zasady gry. Wierzysz w stereotypy? Trzeba sprowadzić tych typów do mono. Każdy jest inny, bądź wyrozumiały i już nie lekceważ krzyków o pomoc. Marzyłem o płycie, gdzie każdy numer będzie klip miał, kiedyś to zrobię. Marzyłem, by stała tu brutalna willa, na to kiedyś zarobię. Na razie robię, co mogę, by w głowie porządek odzyskać. Piszę te teksty o moich chorych ambicjach, choć mam ochotę na freestyle, ale to ciągle łatwizna. Będę tytan... Okay. No ciekawe, taki jest stąpający przy ziemi kawałek, no nie? Proste problemy, że to jest życie artysty takie prawdziwe tak naprawdę. Fajnie i też cieszę się, że wiesz, pokazuje tutaj swojego skilla. No. Bo w końcu jest coś takiego, że robi wrażenie, mam wrażenie, że często jest tak, że wy mówicie, o, The Amsony już dawno to robił, albo o, The Amsony w ogóle wprowadził to do Polski, o, jadłeś dzisiaj ziemniaki, to też The Amsony pierwszy do Polski z jej sprowadził, a ja zawsze miałem takie uczucie, że jakoś tego nie czuję, nie, ale tutaj faktycznie widzę ten jego potencjał, fajne momenty, nawet to takie klaśnięcie jednocześnie, które było i na wizji, i w audio. Okej, okay, czyli to mówisz, że będzie coś z niego, tak? Będzie miał chłopak potencjał. Powinien założyć zespół w ogóle i karierę jakąś. Nie, podoba mi się. Jak najbardziej mi się podoba to, że jest taki bardzo ludzki ten kawałek, taki blisko niego, jego procesu, jego toku myślenia o tym, jaką ma perspektywę na to, co robi. To jest skromne, nie? Tak no. Jak to, że robię bity sam i przez to nie będą takie dobre. No jasne, jak się samemu rozejmuje wszystkim, no to jest ciężka sprawa. Nikt prawie, że nie robi sam wszystkiego tak naprawdę. Ja nie wiem. No, to jest mega ambitne i mega karkołomne. Na dłuższą metę się można wypalić. No, więc też pewnie nieoptymalne. No. Suboptymalne. No, zobaczmy, co dalej, jakie ma cele w takim razie. Czy to są te cele właśnie, które są jakoś koślawe, nieudane. Mhm. Te teksty o moich chorych ambicjach, choć mam ochotę na freestyle, ale to ciągle łatwizna. Będę tytanem pracy, aż posiądę talizman. Receptę na szczęście, na razie myślę o moich kredytach. Wszędzie ma być The Amsony. Ej, wszędzie ma być moja wizja, nowy virtuos, pierwsza muzyka, później porozmawiamy o korzyściach, yo. Cele. Zainspirował mnie przelew. Mnożę to, bo się tym dzielę i jestem uczciwy, nie dążę pod cele. Cele. Dają mi motywację, ej, żeby działać na poważnie. Widzę lepszego siebie, ej. Moim celem był najlepszy sprzęt, a zaraz za nim był Paul Mangels shirt. Później Range Rover i Ranger też. Się nie zatrzymuję, chcę więcej mieć. Się nie zatrzymuję, chcę więcej być. Więc na mieszkanie wciąż kręcę plik. Biorę kamerę i kręcę klip. Inwestycja w siebie i w ręce skill. Okej, ej. Ej, okej. Okej, raz, dwa, trzy i... Cele. Ej. Zainspirował mnie przelew. Okay. Mnożę to, bo się tym dzielę i jestem uczciwy, nie dążę pod cele. Ej. Cele. Dają mi motywację, żeby działać na poważnie. Wizję lepszego siebie. Ej. Cele. Okay. Rozoczymajmy do końca, będzie chyba refren. Chyba masz ciekawa... dosyć. Nie, po prostu chciałem. Ale ciekawa struktura, zobacz, to już jest koniec kawałka i tak naprawdę no mamy oryginalną strukturę, w której nie masz stricte podziału na zwrotka, refren. No dobra. To czyli jest dosłownie zwrotka i refren. Okej, okay, ale nie ma tutaj, wiesz, tej cykliczności tych sekcji. Wiesz co, robi to wszystko wrażenie. Ten refren naprawdę mi się podoba. Jest, wiesz co, ta zmiana w ogóle, jak szedł fortepian na inną skalę.
i zrobił się taki poważniejszy klimat. Mhm. I też jego w ogóle, wiesz, prezencja tutaj bardzo mi się podoba. Też fajnie zaznacza to wszystko, że robi to sam. Jak dla niego ważne jest to, że chciał mieć płytę, na której wszystko jest prod ze Amsona. Widać, że to realizuje, nie? Bo i za kamerą, i tutaj nagrywa, i później pewnie montuje, nie wiadomo, co tam jeszcze robi. Powiem ci, że imponujące. No, znaczy tak, to jeśli się ktoś śledzi ze Amsona, no to tak naprawdę on to robi od dawna sam. Ta. Tutaj wydaje mi się, że to jest kawałek, który pokazuje kryzys takiego działania właśnie. No masa roboty. No w cholerę, nie? I co z tymi celami? Co jest motywacją? To, no że on ma być wszędzie, czy te pieniądze w końcu? No cele. Motywacją jest przelew. Tak powiedział. To czyli trochę, motywuje mnie przelew. No to jest motywacja, którą się może wypalić, nie? No pytanie, co go będzie motywowało, jak już dostanie tyle tych przelewów, że wiesz, auta pokazał, jakie sobie kupił, będzie miał willę brutalną, jak ją tam nazwał. Co sobie będzie chciał, to se kupi. Co go będzie dalej motywowało? Czy to jest właściwa motywacja dla artysty? Nie wiem. Ja uważam, że nie. Ale czy mam prawo mówić mu, co ma go motywować? Nie. No artyści mają różne cele, ale bardzo często przecież to nie są cele takie właśnie, że to ma być dla sztuki, albo że to ma być zajebiste, tylko ludzie albo właśnie chcą mieć forsę, albo atencję. No najlepiej to i to. I jeszcze robić fajną sztukę. Oczywiście nie ma nic złego w robieniu pieniędzy z muzyki, no na tym polega ten biznes, bo to jest biznes. Ale jeżeli to jest twój podstawowy cel, no to raczej możesz szybko się skończyć, nie? Ale być może to też jest okej. Lepiej zrobić tak i mieć to wszystko, co on ma w wieku, kurczę, 20 kilku lat. Inni 50 lat rypią gdzieś na fabrykach i wiesz, nie mają nawet jednego promila tego. I co? Kto wygrał? Więc nie ma w tym nic złego, oczywiście. Zainspirował mnie przelew. Mnożę to, bo się tym dzielę i jestem uczciwy, nie dążę pod cele. Cele. Dają mi motywację, żeby działać na poważnie. Wizja lepszego siebie, ej. No, póki jest to właśnie wizja właśnie lepszego siebie, no to jest też jakiś cel, no nie? Od dzisiaj nie ma marzeń, są tylko cele. A, to nie koniec. Się zastanawiam, czy coś będzie. Okej. Czwarta rano. Patrzek, teaser. Marzyłem o płycie, gdzie każdy... Dobrze. Widzisz, ciekawy patent z tym teaserem na kolejny kawałek. Tak. No dobry pomysł. Inspirujący. Już mówiłem, że będzie inspirować. No jest inspirujący z Amsona. No wydaje mi się, że to jest coś, co pokazuje jego warsztat, jego umiejętności, tak jak mówiłeś, jego kryzys też. No i przede wszystkim ogrom pracy, który jest wkładany w to, żebyśmy mogli tego słuchać, bo to czasem dużo osób może nie wiedzieć o tym, że jednak produkcja muzyki to jest niezwykle czasochłonny, trudny proces, a jak robisz wszystko sam, to no do potęgi. No, jeszcze dochodzą do tego kwestie właśnie, których nie widzimy, bo to, co możemy usłyszeć, zobaczyć, no to jest oczywiście bardzo dużo skill, ale jeszcze jest tutaj marketing, know-how, jeśli chodzi o dystrybucję tego, znajomość platform, tego, jak one działają, no, trendów różne rodzaje mediów. On na pewno ma jeszcze prowadzić jakiś sklep z merchem i tak dalej, więc tego jest bardzo dużo. No wiesz, same podróże, żeby pojechać w miejsce, gdzie robisz klip. Później zaplanować to sobie tego. Wszystko. To wszystko razem to jest robota na 3 etaty. To jest cały czas pracujesz praktycznie, to nie masz w ogóle czasu na nic innego, bo to jest chora ilość roboty. No a jeszcze kiedyś trzeba pisać teksty. No i zakładam, że jeszcze później masz trasę i jedziesz i grasz to wszystko na żywo, nie? Dla ludzi, więc to już jest sukces. Podobało ci się? No, wiesz co, miałem obawy, że mi się nie spodoba. Ale nie, ogólnie... Poważne obawy. Stylowa oczywiście, no, co kto lubi, ja nie jestem fanem tego typu bitów, chociaż doceniam tutaj te progresje i to, że mieliśmy coś naprawdę oryginalnego, coś innego niż cała reszta. Może to było właśnie jakimś tam założeniem zającone, żeby to było właśnie inne, takie specyficzne. I to się udało, to mi się podobało, że tutaj postawił jednak na taką oryginalność. Fajnie to brzmiało, fajnie było wykonane. Szczerość taka bijąca z tego i pokazanie naprawdę jak żyje, jak pracuje. No i też to, że wspomniał, że motywuje go przelew. Mi się to podoba, to jest bardzo szczere i fajnie, że tego nie ukrywa. Dla mnie to jest jak najbardziej zupełnie okej i życzę mu po prostu szczęścia i myślę, że jest na super drodze, żeby... No już jest bogaczem. Że odnosi te sukcesy, jak na One Man Army, no to przecież te sukcesy są bardzo duże.
plus jest innowatorem. Ten kawałek też nie został wyciągnięty przez nas jakoś z głębokiej dupy, tylko jest na czasie, więc tutaj też jest całkiem nieźle. Gościu jest na scenie już jakiś czas, raczej zamiata na niej, też wiemy od was. I też się to potwierdza, że pod względem innowacji to jest jednym z takich bardziej istotnych gości w Polsce, że jednak masa tych ludzi, co była po nim, to inspirowała się jego stylem, a nie na odwrót, czego oczywiście czasami możemy nie wiedzieć, no bo słuchamy tych kawałków dla nas w jednym timeline'ie, nie wiemy, co było tam 5-10 lat temu, czy ileś tam. No, oczywiście zachęcamy z was, tak jak zwykle, do podzielenia się z nami waszą opinią w komentarzach. Tyle od nas. Oglądajcie nasze filmy. Tak. I widzimy się wkrótce. Pozdro.